Więcej torów i dzięki temu więcej kursujących pociągów. Dzisiaj w Katowicach podpisano umowę dotyczącą rozbudowy linii kolejowej w kierunku Rybnika. Jednak ważniejsza umowa została zawarta kilka dni temu. Odcinek od Będzina do Katowic też zyska dodatkowe tory. To oznacza, że pociągi regionalne nie będą musiały ustępować miejsca dalekobieżnym. Łukasz Kądziołka. Kolejowe inwestycje mają odmienić transport w województwie. Dzisiaj podpisano umowę na projekt rozbudowy linii kolejowej z Katowic przez Mikołów do Orzesza. Chodzi o linię kolejową numer 140, która stanowi ważny korytarz transportowy w kierunku Rybnika i dalej do Republiki Czeskiej. Ta linia prosi się o inwestycje, bo potrzeby są dużo większe niż możliwości. Połączenie jednotorowe, jedynie z mijankami, i od lat wszyscy tutaj na Śląsku obserwujemy, że jest to połączenie, czy jest to linia, która jest narażona na najwięcej perturbacji w przypadku jakichś opóźnień, czy nawet niedrobnych awarii. Zamiast jedynego toru będą dwa, ale to nie wszystkie zaplanowane zmiany na tym odcinku. Poprawi się przepustowość, wyremontowane zostaną stacje, dobudowane przystanki. W ramach zadania zaprojektowane zostanie około 20 km toru i sieci trakcyjnej. W Mikołowie powstaną trzy nowe przystanki: Kamionka, Reta i osiedle Mickiewicza. Sama stacja Mikołów również zostanie dostosowana do współczesnych standardów. O ile tu na razie będzie powstawał projekt, to niedaleko ruszają już prace budowlane na jeszcze ważniejszej linii. Rozpoczyna się właśnie modernizacja całego odcinka od Będzina przez Sosnowiec, Katowice, Tychy do Zebrzydowic. Mowa o linii E65, gdzie pojawią się nie jeden, tylko dwa dodatkowe tory. Dzięki temu ruch aglomeracyjny zostanie oddzielony od dalekobieżnego. Pociągi kolei śląskich nie będą już musiały ustępować miejsca Intercity. Poza tym będą dwa nowe przystanki: Sosnowiec Środula i Katowice Morawa, który umożliwi dojazd do popularnych stawów na granicy Sosnowca i Katowic. Pracownicy, wykonawcy już w tym tygodniu pojawią się na linii kolejowej. W celu wykonywania na razie prac przygotowawczych. Ze względu na to, że będzie troszeczkę zmieniana geometria, żeby uzyskać lepsze parametry prędkości, będzie przesuwany tor. Najpierw jeden tor będzie zamykany, później drugi. No i te prace zasadnicze pewnie rozpoczną się za jakieś 2-3 miesiące. W trakcie tej inwestycji modernizację przejdzie stacja Sosnowiec. Żeby realizacja prac za ponad 700 milionów złotych była możliwa, konieczne będzie wprowadzenie zmian. Pierwsze, na razie niewielkie, czekają pasażerów od czwartku. Utrudnienia na odcinku Będzin-Katowice dotyczyć będą 8 pociągów. W nocy z 11 na 12 października na odcinku Dąbrowa Górnicza-Ząbkowice-Katowice trasą okrężną przez Dorotę, Sosnowiec Południowy z dodatkowym postojem handlowym na tej stacji zmienioną trasą pojedzie jako pierwszy pociąg TLK Karkonosze. Zmiany czekają też pasażerów kolei śląskich. Najlepiej sprawdzać na bieżąco rozkład jazdy. Dużo większe utrudnienia szykują się za kilka miesięcy, ponieważ powinna rozpocząć się przebudowa węzła katowickiego. Na szczegóły trzeba jednak jeszcze poczekać.